Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Katowice. Po raz 11 mam tutaj przyjemność wielu Państwa. Przede wszystkim szukamy kolejnych modelek, tym bardziej, że przypominam, że jesteśmy w Katowicach, gdzie zeszłoroczna zwycięzczyni konkursu Elite Modelu właśnie stąd pochodzi. Więc szukamy kolejnych pięknych dziewcząt, wiek 14-22, o odpowiednich wymiarach, czyli jeżeli 14 lat, to minimum wzrostu 1,72 cm. Wymiary, które podaję, to oczywiście jest taki bardziej wymiar modelowy MIS niż modelkowy, bo to wszystko jest w zależności od figury 90, 60, 90, czyli po prostu proporcjonalne wymiary ciała. Im starsza, tym oczywiście wyższa, bo tak naprawdę idealna modelka dla nas to jest taka modelka między 16 a 18 rokiem życia, 1,76-1,78 o tych wymiarach, które podałam. Ale nie tylko te względy fizyczne się liczą, tak, prawda? Ale to jest dla nas najważniejsze, bo uroda jest rzeczą względną i tak naprawdę francuska agencja ma dosyć specyficzny typ urody. Nie jest to ani Barbie, broń Boże, nie jest to ani Mona Lisa z powłóczystymi czarnymi włosami, bo to jest taki typ bardziej nowojorski. Natomiast jest to taka dziewczyna trochę słowiańska, ale też trochę taka nijaka, ale taka na tyle plastyczna, mająca pewien look, który jest świeży, nowy i który albo my spowodujemy, że spowoduje nowy trend w modzie, albo po prostu będzie się wpisywał w taki francuski look, no, który gdzieś tam wyczuwamy, który jest trudny do określenia. Ja to po prostu wiem, jak to widzę. Podróżujecie Państwo po całym kraju. Jesteśmy dzisiaj na Śląsku. Czy można powiedzieć, że Ślązaczki mają nietypową urodę? I jeżeli tak, to na czym to polega? Nie, to nie jest tak. Świadomość większa. I to jest dla nas ważne, dlatego że tu się bardzo dużo dzieje. Śląsk jest takim drugim miejscem na mapie różnych imprez modowych. No, jesteśmy w Silesii, również byłam gościem Silesia Fashion Look, więc duże imprezy. Sama robię inną konkurencyjną imprezę na Śląsku, Silesia Fashion Day, jako reżyser pokazu. Więc tu się dużo dzieje, jest dużo modelek i dlatego ta świadomość jakby modelingu jest o wiele większa. Naprawdę jest to ostatnia szansa. Zapraszam na to jest tak jakby sprawdzenie się, forma jakiejś przygody, po prostu, no może nie wiążemy z tym jakiejś wielkiej nadziei, ale chciałyśmy zobaczyć po prostu, jak to będzie, co nam powiedzą. Tutaj też pierwszy raz, tak? A skąd marzenie w ogóle? Chcecie zostać modelkami, czy tylko po prostu się sprawdzić, jak to wygląda? Tak, chcemy się sprawdzić. Raczej nie jest takie nasze marzenie z dzieciństwa. Znaczy, w sumie wiadomo, że każda prawie dziewczyna kiedyś tam marzyła, żeby być modelką, więc to jest jakby... Może takie skryte marzenie jest, ale nie jest to jakby nasz priorytet taki, że wiążemy z tym ogromne nadzieje i po prostu chcemy się sprawdzić.